czym właściwie jest festiwal menedżerski? Festiwal menedżerski jest dwudniowym cyklem warsztatów i szkoleń prowadzonym przez znane na rynku firmy tutaj na terenie uniwersytetu. Jakie szkolenia i warsztaty znajdują się w planie festiwalu? Muszę przyznać, że w tym roku lista ta jest dość długa, dlatego pozwolę wymienić sobie tylko niektóre z tytułów. Będzie to m.in. leadership, czyli jak zostać dobrym liderem, jak dobrze zaplanować swoją karierę oraz jak przeprowadzić rozmowę telefoniczną o charakterze handlowym. Wszystkie tematy warsztatów i szkoleń są dostępne na naszej stronie internetowej, więc zachęcam do zaglądnięcia tam. Kiedy odbędzie się festiwal menedżerski? Festiwal odbędzie się 5-6 kwietnia i to będzie cały dzień warsztatów od rana do popołudnia. Chętnych obowiązują jakieś wcześniejsze zapisy na dany warsztat bądź szkolenie? Tak, zapisy są prowadzone przez naszą stronę internetową, która przekierowuje automatycznie na EWN i tam każdy się zapisuje na wybrany warsztat. A gdzie możemy znaleźć wszystkie informacje odnośnie festiwalu? Na Facebooku, na stronie internetowej, na fanpage'ach też koła, sfery menadżera, ogólnie na wszystkich naszych projektowych, ale można też nas znaleźć na plakatach na całej uczelni i również na ulotkach, które były rozdawane podczas standu promocyjnego w Dzień Kobiet. To będzie już 5. edycja. Powiedz nam, co ją wyróżnia od poprzednich? Na pewno postanowiłyśmy od samego początku, że festiwal musi mieć swoją spójną grafikę, dlatego jest nowe logo, jest cała nowa grafika festiwalu, więc to na pewno wyróżnia, bo już jest teraz rozpoznawalny cały festiwal. Ale też postanowiłyśmy, że w tym roku nie będzie właściwie szkoleń, są tylko 2 szkolenia, a cały festiwal składa się z warsztatów, czyli dla maksymalnie 20-25 osób są same warsztaty. A dlaczego według Ciebie warto wziąć udział właśnie w festiwalu? Przede wszystkim dlatego, żeby zyskać nowe praktyczne umiejętności, dowiedzieć się czegoś nowego, poszerzyć swoje, rozwinąć swoje pasje, ogólnie zyskać dla siebie coś, co później wyróżni nas na rynku pracy. Opowiedz nam też o samej idei całego wydarzenia. Generalnie chcemy tutaj postawić na rozwój studentów oraz na to, by poznali świat biznesu od podszewki. A jest to możliwe właśnie dzięki ekspertom, którzy przyjeżdżają na festiwal i prowadzą dla nas warsztaty i szkolenia. Chodzi o to, żeby zyskać coś nowego, co jest trudno dostępne na takich zwykłych zajęciach akademickich. A jakie są korzyści udziału w festiwalu? Przede wszystkim dowiadujemy się czegoś nowego, rozwijamy swoje pasje, zainteresowania, poszerzamy wiadomości. Festiwal jest też doskonałą okazją do zainspirowania się do prężnego działania w świecie biznesu. Warto też wspomnieć, że wszystkie warsztaty i szkolenia są certyfikowane, co oznacza, że każdy uczestnik może później wpisać sobie udział w takim warsztacie do CV, no co niewątpliwie jest dobre dla jego przyszłej kariery i wyróżnia go wśród innych kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.